mąż znalazł jakieś stare ogłoszenie w komunikatach, że Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt kinowy w Szczecinie. No i ja tak uznałam, że to jakiś kompletny absurd w ogóle. Niech sobie sprzedają, ale jakoś temat wrócił 2 tygodnie później. No i tak się stało, że akurat byłam we Wrocławiu, wsiadłam w nocny pociąg do Szczecina, o 9 rano stawiłam się na przetargu w Agencji Mienia Wojskowego. No i się okazało, że nabyliśmy ciężarówkę sprzętu wojskowego, kinowego. No i zapakowaliśmy to do garażu naszego przyjaciela, postało no, ponad rok. No i w końcu coś trzeba było z tym zrobić. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy szukać miejsca. Najpierw w centrum Warszawy, a potem nagle koło nas się okazało, że jest budynek dworca w Falenicy. Przyjechaliśmy zobaczyć, PKP stukało się w czoło, mówili, przyjedźcie koniecznie zobaczyć, czy wy, aby na pewno chcecie to miejsce. No wyglądało tak, tak powiem, na dużo pracy i duże wyzwanie. Ale też i wspaniale, no bo też i po pierwsze duża hala wysoka i bez słupów w środku, co nie jest takie oczywiste i nie jest łatwo znaleźć w mieście. W sam raz na kino. Poza tym my jesteśmy stąd lokalni, więc uznaliśmy, że to właściwie to może nawet i dobry pomysł. No i jak już się powiedziało A, to już trzeba było powiedzieć B. Zaczęliśmy rozmowy z PKP, potem zaczęliśmy załatwiać papiery. Trwało to wszystko no, ponad pół roku samo załatwianie i myślenie, czy to się w ogóle uda zrobić. Od października, już półtora roku temu, do czerwca codziennie trwał remont. Jedyne 17 kontenerów gruzu, trochę pracy i jest kino. Ten dworzec to było jedno z najsmutniejszych miejsc w okolicy. Tutaj tak naprawdę kasy biletowej nie było już od 10 lat, pewnie więcej. To wszystko stało zupełnie puste. Później się dowiedziałem, że tutaj miejscowi skejci czasami sobie jeździli, a miejscowi menele po prostu sobie tutaj menelnili. Piknikowali, kiedy padało. Jest, rzeczywiście to niesamowicie obskurne miejsce było i no to jest niesamowita sprawa, kiedy tutaj zaczęli ten remont, to wszyscy pamiętam, że jak jeździli, to właśnie tak zaglądali przez okna, co tu się będzie działo. Jeszcze pojawiła się kartka, tu będzie kino, to już w ogóle jakiś totalny szał i już półtorej roku później. Kartkę Tu będzie kino powiesiliśmy w opozycji do tytułu książki, która została wydana pół roku wcześniej, pod tytułem Tu było kino. Chcieliśmy pokazać, że można coś odwrotnie. Czy od początku wiedzieliście Państwo, co chcecie w tym kinie pokazywać? Jak wyglądało to repertuarowo? Od razu wiedzieliśmy, że to musi być kino studyjne, które będzie się wyróżniało trochę też jakością repertuaru, że nie możemy tu wpuszczać wszystkiego, bo naszym atutem jest tutaj klimat i wyjątkowość i nie możemy tutaj dawać miejsca typowemu takiemu popcornowemu repertuarowi. Repertuar ustalamy w ten sposób, że w zasadzie rozmawiamy, wszyscy się, jesteśmy w kontakcie i rozmawiamy, co byśmy chcieli zobaczyć. Ja próbuję to załatwić. Staramy się te filmy jednak, no, dużo o nich przynajmniej poczytać, najlepiej zobaczyć przed. Więc no, to naturalny proces po prostu wyboru tego repertuaru, który ma wypełnić to miejsce właśnie dobrym kinem. Głupio by nam było puszczać każdy film, który jest w dystrybucji kinowej bez jakiejś takiej naszej subiektywnej selekcji, bo ta selekcja oczywiście jest subiektywna. Mamy taką 3- czy 4-osobową radę programową i tam sobie siadamy i dyskutujemy, który film jest wart pokazania, czy nie. Chcielibyśmy po prostu widzom spojrzeć w oczy po projekcji. To jest główny taki motyw doboru filmu i widzowie sobie to chwalą. Dzięki temu wracają do nas na kolejne seanse, bo wiedzą, że te filmy są przebrane i w jakiś sposób wyselekcjonowane. Mamy taki bardzo osobisty stosunek do tego, co pokazujemy i co można u nas, nie wiem, zjeść, wypić, czy zobaczyć na scenie, bo też się dzieją koncerty i spotkania, i promocje książek. Jakoś tam staramy się szerzej
patrzeć na naszą działalność. Prowadzimy regularną edukację kulturalną dla szkół i też mamy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zawsze to wygląda tak, że jest prelekcja, pokaz filmu, rozmowa. Cały czas to oczywiście ewoluuje. No my, naszym atutem jest to, że jesteśmy elastyczni, że też dostosowujemy się do potrzeb i też do terminów, które odpowiadają szkołom. No staramy się, żeby ta współpraca była jak najlepsza. Państwa wysiłki zostały dostrzeżone chociażby nominacją do Nagrody Wdechy. Jak było z wdechami? Dowiedzieliśmy też się tego od naszych klientów, bo to tak nie jest, dziennikarze gazety jakby nie informują wcześniej. Po prostu jest, jak powiem, na łamach się ukazuje nominacja i jest. Dostałam parę telefonów z gratulacjami, się dopiero dowiedziałam. No a to ogromnie zaszczytna sprawa, w bardzo, bardzo takim zaszczytnym gronie. Nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy dostać nominację, także dla nas to świetna rzecz i staraliśmy się jak najlepiej to wykorzystać. Na pewno nam to troszkę pomogło, bo wielu ludzi się o nas dowiedziało, może jeszcze nie wszyscy to wykorzystali, bo to nie jest tak, że kto się dowiaduje, od razu przychodzi, ale jednak Na pewno z tego skorzystaliśmy. Tak sobie po prostu zamarzyliśmy, żeby to robić, zaczęliśmy robić i to się jakoś okazuje, że to zostało nie tylko że dostrzeżone, to jakoś tak bardzo pozytywnie ocenione. Także to tak na pewno dodaje skrzydeł. To z przyszłością tego miejsca, jakie są plany Państwa na następne miesiące, tygodnie? Po pierwsze ma ruszyć DKF. I to jest taki jeden z bardzo ciekawych, ambitnych i filmowych projektów. Przede wszystkim chcemy jakby coraz mocniej się specjalizować w dobrym kinie i więcej o tym mówić. I właśnie ten DKF jest takim wyrazem tych naszych marzeń. Także no, cieszymy się ogromnie, że taki projekt powstał i ma nie za długo ruszyć. Mamy nadzieję. Druga rzecz to jest projekt muzyki filmowej, takich cyklu koncertów muzyki filmowej połączonej z projekcjami filmów z tą muzyką. To jest znowu jakiś taki cykl działań kulturalnych wokół filmu, ale też i trochę szerzej. Nie tylko sam film, ale i muzyka i koncerty. Poza tym to ja na razie tyle. A, no i edukacja filmowa. No i teatralnie to trochę to miejsce ma się, jest ten przystanek. Tak, to będzie bardzo ciekawy projekt. Przystanek. Projekt realizowany przez Rafała Kłopotowskiego i Teatr Semper Augustus. Producentem będzie Jola Pełka. Cały projekt jest stworzony na zasadzie site specific art, czyli punktem wyjścia do stworzenia spektaklu teatralnego jest przestrzeń. Nie ma tekstu, który byłby wcześniej, który gdzieś trzeba jakby wystawić, tylko jest odwrotnie. Jest przestrzeń, szukamy ludzi, znaleźliśmy już w listopadzie kilka osób, które zadeklarowały udział, były już pierwsze warsztaty. Teraz w kwietniu i maju mają się odbyć jakby druga część tych warsztatów i w trakcie tych warsztatów powstaje spektakl. Promujemy polskie kino przez spotkania z aktorami i to chcemy też kontynuować. Gościli u nas już Zygmunt Malanowicz z Noża w wodzie, Franciszek Pieczka. Mieliśmy takie dość długie spotkanie z panem Franciszkiem, który jest falniczaninem zresztą. No i chcemy taki cykl spotkań z aktorami, którzy zechcą się tutaj do nas wybrać, kontynuować i pokazywać ich co lepsze filmy. No i chcemy docelowo oczywiście doszlifować tą ideę, co do której ja się uparłem, selekcji filmów dla widza, bliskości, nienachalnej bliskości ekranu i takiego relaksu podczas oglądania filmu, nie ścisku, nie tłoku i nie pędu do centrum handlowego tak, żeby koniecznie obejrzeć najnowszy film z Hollywood jak najszybciej, szybciej niż znajomi. Tutaj stawiamy na odrobinę relaksu i chwilę wypoczynku przy oglądaniu filmów.
Happy New Year. 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 Happy New Year.